Węże GKS Katowice wygrywa w tym dwumeczu z Szczecinem. Ten pierwsze spotkanie to chyba kluczowe w tym pojedynku, bo na terenie rywala, ale jak możemy ocenić to spotkanie, bo na pewno nie należało do łatwych. Na pewno taki mecz walki, w którym dużo zależało od determinacji zespołów na boisku. Widać było, że jedni i drudzy bardzo chcą to spotkanie zakończyć zwycięstwem. Myślę, że całkiem nieźle sobie radziliśmy w ataku z piłek przyjętych na trzecim meczu, co było, myślę, kluczem do zwycięstwa w pierwszych dwóch partiach. Potem nam ta gra trochę się posypała, natomiast no to taki już scenariusz meczów ze Szczecinem, bo do tej pory te mecze dokładnie tak samo się toczyły, czyli wygrywaliśmy dwa sety, po czym po przerwie daliśmy sobie narzucić ich styl grania. No i no, o tyle dobrze, że w tym tiebreaku przyszedł nam z pomocą blok, którym udało nam się powstrzymać ataki przeciwników i dzięki temu też w dużej mierze zwyciężyliśmy w tiebreaku. Mimo tego zwycięstwa pozostaje pewien taki smutek, a mianowicie ta sytuacja z Pawłem Pietraszką i z tą jego kontuzją, to jest coś groźnego? Na razie tylko wiemy tyle, że skręcił kostkę, jak bardzo poważne, to na pewno się okaże teraz po badaniach. Na pewno bardzo szkoda, bo to jest dla nas bardzo ważny zawodnik. Zresztą każdy, kto by skręcił kostkę w ostatnich meczach, no to jest to niezwykły pech i jest nam go żal. Sergii, trener Grzegorz Słaby powiedział, że to spotkanie to było spotkanie dwóch drużyn bardzo zbliżonych do siebie i o losach tego spotkania tak naprawdę zdecydowała determinacja którejś z drużyn, w tym wypadku nasza, bo to my wywozimy stąd zwycięstwo. Powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądał ten mecz? Czy zgodzisz się ze słowami trenera? Tak, zgadzam się z trenerem. Dzisiaj grały dwa równe zespoły. Mi się wydaje, że troszkę jednak więcej chęci może u nas było, dlatego może wygraliśmy, ale no, faktycznie był bardzo ciężki mecz i podejrzewam, że tak samo będzie i w Katowicach, że chłopaki nie odpuszczą. No i trzeba będzie zwalczyć naprawdę, zostawić kawałek serducha na boisku, żeby wygrać to drugie spotkanie. Dzięki. Dziękuję. Panie i panowie,